Zważywszy na to, że w Polsce z prawa do głosowania korzysta zwykle mniej niż połowa uprawnionych, to zapewne również przed najbliższymi wyborami wielu z nas może zadawać sobie pytanie, czy w ogóle warto iść na wybory. Po pierwsze, w systemie demokratycznym politycy chcący utrzymać lub zdobyć poparcie są zmuszeni realizować wolę i poglądy wyborców, a przynajmniej utrzymywać ich w relatywnym zadowoleniu. Niezadowolony wyborca to problem, bo jeśli zbierze się ich dostatecznie wielu, to wpłynie to na wynik wyborów. Jednak niezadowolony obywatel, który nie głosuje, takim problemem dla polityków nie jest, bo nie przekłada się na groźbę, że stracą oni swoją pozycję. Osoby nie idące na wybory dają znać politykom, że ci nie muszą się liczyć z ich zdaniem i poglądami, bo nie grożą im za to żadne konsekwencje. Kolejną sprawą jest tak zwany żelazny elektorat. Są to osoby bezkrytycznie oddane danej partii, których jest mniej więcej stała ilość. Mają oni zwykle zdecydowane, a niekiedy nawet skrajne poglądy oraz na pewno pójdą na wybory. Dlatego im mniej osób idzie na wybory, tym większy ich odsetek będą stanowić fanatycy, przez co ich opinia staje się silniejsza i siłą rzeczy ważniejsza dla polityków. Dlatego idąc na wybory, nie tylko wyrażasz swój głos, ale również osłabiasz siłę głosu wszelkich fanatyków, radykałów i innych osób, które niekoniecznie mają dobry wpływ na jakość debaty publicznej. Im więcej osób głosuje, tym mniejszą wagę politycy muszą przykładać do opinii swojego żelaznego elektoratu o czasem radykalnych poglądach. Dodatkowo, fakt, że głosuje niecała połowa uprawnionych, naturalnie stwarza sytuację, w której ustalane przez polityków programy, obietnice, jak i również faktycznie ustanawiane prawa nie muszą być akceptowalne dla ogółu społeczeństwa. Wystarczy, że będą akceptowalne dla połowy idącej na wybory. Kolejną kwestią jest to, że wiele osób powie, iż programy głównych partii absolutnie im nie odpowiadają, a nie ma sensu głosować na małą partię, która nie będzie istotną siłą w polityce. Jednak jeśli podobają ci się pomysły danego ugrupowania, które nie ma szansy na szczególnie dobry wynik, to oddanie na nich głosu nadal może być wartościowe, choćby po to, by ugrupowanie to po prostu weszło do Sejmu, co da im platformę do prezentowania swoich poglądów i sprawi, że jego idee, być może dotychczas mało znane, dotrą do większej liczby ludzi i potencjalnych wyborców. Kolejnym problemem, który przed wyborami napotyka wiele osób, jest to, że po prostu nie wiedzą, na kogo głosować. Oczywiście nie każdy z nas ma czas być na bieżąco z polityką, ani szczegółowo czytać programy wyborcze partii lub kandydatów. Istnieją jednak strony takie jak na przykład Latarnik Wyborczy, które na podstawie krótkiego testu pokazują zgodność twoich poglądów z konkretną partią. Oczywiście to nie jest doskonałe rozwiązanie, bo deklarowane poglądy polityków wcale nie muszą bezpośrednio odzwierciedlać tego, jak będą rządzić, ale nadal jest to lepsze niż nic i może służyć pomocą, choćby jako punkt wyjściowy w rozważeniu, na kogo warto głosować. Natomiast ostatnią i być może najważniejszą kwestią jest to, że nie idąc na wybory, sygnalizujemy, że jest nam niejako obojętne, jak będzie wyglądała polska polityka. A jeśli tak, to przecież nie powinniśmy potem narzekać na to, co się dzieje w tym kraju. A przecież nikt z nas nie chce odebrać sobie prawa do narzekania. Dlatego do zobaczenia w niedzielę w lokalu wyborczym. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zobacz również inne nasze filmy. A gdyby ktoś chciał nas wesprzeć, to zapraszam na nasz profil na Patronite. Do usłyszenia.